Przepraszam panią bardzo, ja kręcę takie filmy do internetu. Chciałem panią zapytać, bo kierowca, kierowczyni to się chyba mówi, autobusu. Tak. To nie jest, znaczy to jest, się widzi, ale to nie jest takie częste. Czy pani chciała, jeszcze makijaż muszę skomplementować, rewelacja. Czy to było pani marzenie, czy to jest pani marzenie być kierowcą? Może marzenie nie, ale aha, bardzo polubiłam tą pracę i bardzo ją lubię. A to się tak, że pani się starała o nią, wiedziała, że pani chce, czy po prostu tak jakoś wyszło? Wiedziałam, że chcę, aha, wiedziałam, że będę lubiła, wiedziałam, że będę w tym dobra. Aha, jest pani dobra. Jestem. Rewelacja. To jest akurat w Polsce, ludzie za rzadko mówią dobre rzeczy, są raczej zawsze, ale to mi się podoba, że pani taka jest. Tak, bo to się trochę z samochwalstwem kłóci, a to aha, nie samochwalstwo, tylko aha, poczucie własnej wartości. Po czym się pozna dobrego kierowcę? Właśnie, dokładnie, tak jak pani mówi. No, czym się najlepiej pozna? Po opinii pasażerów. Czyli pani mieście ma dobre opinie. A kwestia, bo to wrażliwa chyba, sprzedaży biletów. Teraz to jest korona, ale wcześniej to wydawanie reszty, bo to ludzie się... Nie, nie miałam z tym problemu. Nie? Nie, nie, wręcz przeciwnie, przygotowywałam się do tego, miałam zawsze drobne, aha, miałam zawsze wydać, robiłam to szybko, sprawnie, bez zbędnych dyskusji. Czyli nie, jest... nie przeszkadza, nie, osobiście to nie przeszkadza. A co jest najtrudniejsze w pracy kierowcy autobusu? Kierowcy czy kierowczyni, jak to powinien mówić? Kierowczyni. Kierowczyni, dobra. Co jest najtrudniejsze w pracy kierowczyni autobusu? Dla mnie nie ma tutaj czyli rzeczy nic trudnych. To, to... A najlepsze? Lubię kontakt z ludźmi. Aha. Tak, lubię kontakt z ludźmi. Lubię jeździć. Lubię ruch drogowy. Aha. Właściwie już od szkoły podstawowej brałam jakiś tam już udział w zawodach w ruchu drogowym na poziomie ogólnopolskim, potem aha, nawet europejskim, że tak powiem, jeśli chodzi o elegancko przepisy ruchu drogowego, takie kiedyś były. No, no, no. Zawody BRD, bezpieczeństwo ruchu drogowego. I była pani najlepsza? Albo w czołówce? Najlepsza. No to cool. No. No to, a to nie w jakieś bolidy wyścigowe, nie ten, nie... Nie, nie, myśmy jeździli rowerem i aha, właśnie znajomość przepisów ruchu aha, drogowego. Aha, rowerem, a no rozumiem, bo myślałem, że jakieś dokładnie samochody to i tam... To szkoła podstawowa, dobra, więc na takie czyli od maleńkości już można powiedzieć. Tak, tak, dlatego ten ruch drogowy, te przepisy, tak, ja szłam, jak szłam na kategorię B, to były już mi znane, to nie był dla mnie problem. Trochę we krwi, można powiedzieć. Tak, to nie był dla mnie problem. Dobra, czyli jest pani urodzona do bycia tym, czy jakieś dalsze etapy, czy... Czy tutaj pani chce znaczy przejść na emeryturę? Dopiero jestem 3 lata tutaj kierowcą. A można, można... Jeszcze się rozwijam, jeszcze się uczę. Aha, cały czas. Cały pomimo czas. Tego, a potem, że pani... A potem zobaczymy. No dobra, to trzeba się zawsze rozwijać i uczyć. No, pełna nie zgoda. Można spoczywać na laurach. To pełna zgoda. A czego można życzyć kierowczyni autobusu? Tak mówią, szerokości nam zawsze. Po prostu, tak klasycznie, jak tak, samochodem. Tak, klasycznie, dokładnie. To a jak, bo pani jeździ samochodem poza pracą też? Tak. Nie ma pani dosyć? Nie. To pani lubi? Tak, ale bardzo bardziej lubię już autobusem niż samochodem. No ale skillsy do umiejętności do autobusu zdecydowanie większe niż do... Tak. Tył nachodzi i tam jakieś takie różne są te rzuty. Dobra, dziękuję, miłego dnia, wszystkiego najlepszego. Dziękuję dzięki, bardzo. Pozdrawiam. Dzięki.